Jezusa Chrystusa to głośno mówić wierzę, ale tylko w przestrzeni pośród tych, którzy też wierzą. Odwaga nie bywała. Czy taką samą odwagę znajduje w sobie, gdy wiem, że on nie wierzy? Mało tego, gdy usłyszą, że ja wierzę, już takie aromaty wywalą, że pożałuję, że się w ogóle do Chrystusa przyznam. Dzisiejszy człowiek do świętego spokoju powinien liczyć. Dzisiejszy człowiek w ogóle kocha święty spokój. Ale najłatwiej utracić święty spokój, siedząc na laurach. Zło wtedy przychodzi samo i niszczy wszystko bezwzględnie. Trzeba nam zatem umieć samemu sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy przyznać się do Jezusa Chrystusa. Widząc zło, róży,
odnoszcie się do nas, tej chwili, która się rozwinęła. Nie uciekacie od zła, braśnego spokoju, ale nawet z narażeniem życia pochylacie się. Ale krzyć tym, którzy są bezradni, z pomocą. Kto wcześniej? Wspominając męczennika czasu starożytności chrześcijańskiej, dzielnego żołnierza powiadam, by wolał ponieść okrutną śmierć, niż oddać cześć pogańskiemu bóstwu. Włącz nasze serca w żarliwej modlitwie do Pana. O wytrwałe odwracanie się od bożków tego świata dla wszystkich chrześcijan, aby każdy oświecony przez chrzest o Jezusie miał swojego Pana i Mistrza. Ciebie prosimy o męstwo w wyznawaniu wiary i znoszeniu prześladowań dla naszych współbraci, żyjących w krajach wrogich Jezusowi, aby ani życie, ani śmierć nie odłączyły ich od miłości Chrystusa. Ciebie prosimy o bezpieczeństwo dla pracowników Straży Pożarnych, aby święty Florian oddalał od nich wszelkie zagrożenia, wypraszał dla nich zdrowie i siły oraz błogosławieństwo dla jej rodziny. Ciebie prosimy o należytą pomoc dla ofiar pożarów, kataklizmów, trzęsień ziemi, powodzi, innych klęsk żywiołowych, aby nic dotkniętych nieszczęściem nie pozostał sam. Ciebie prosimy. Ogaszenie płomieni czyśćcowych dla zmarłych strażaków, aby Chrystus przyznał się do nich przed Ojcem i dał im niebo. Ciebie prosimy. Oh.
Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości. W związku OSP RP w Sokolnikach, złoczy ładunek. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, druh Andrzej Białek, komendant gminy Związku OSP RP w Sokolnikach, złoży meldunek prezesowi zarządu działu powiatowego Związku OSP RP Wieruszowi Jedruchowi Januszowi Pietrzakowi. W pododdziałach baczność! Na prawo patrz! Druhu prezesie, dowódca uroczystości, komendant gminny, naczelnik OSP w Walichnowach, druh Andrzej Białek, melduje jednostki straży pożarnej na gminnym święcie pożarnictwa oraz na święceniu i przekazaniu samochodów pożarniczych. Dziękuję. Druh prezes Janusz Pietrzak, w asyście dowódcy uroczystości, druh Andrzeja Białka, dokona przeglądu pododdziału. Działu powiatowego OSP w Januszowie, druh Janusz Pietrzak przywita się z pododdziałami. Jak baczność! Czołem druhny i druhowie! Czołem! Pododdziałach spocznij! Proszę prowadzić uroczystość. Rozkaz! Przed nami podniesienie flagi państwowej na maszt. W pododdziałach baczność, po oczet flagowy, do podniesienia flagi państwowej na maszt, maszerować. W skład pocztu flagowego wchodzą druh Roman Tomczak, dowódca pocztu, druh Szymon Gruber, flagowy, druh Piotr Malik, asystent. Szanowne druhy, szanowni druhowie, zaproszeni goście, szanowni państwo. Spotykamy się dzisiaj z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, połączonego z poświęceniem i przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Walichnowy i OSP Tyble.
na uroczystości zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sokolnikach wspólnie z gminą Sokolniki pragniemy jak co roku podziękować całej braci strażackiej za trud i poświęcenie włożone w ratowanie życia ludzkiego i mienia oraz uczcić pamięć naszych zmarłych druhów strażaków. Druhowie strażacy, zawsze wierni strażackiemu hasłu, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, mimo upływu czasu wypełniają strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym. Pragnę za to wszystko serdecznie podziękować, za wierność naszym tradycjom oraz za dążenie do nowoczesności, by strażacy ochotnicy byli odpowiednio wyposażeni w nowy sprzęt, a tym samym bezpieczni podczas akcji ratowniczych. W tym uroczystym dniu w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sokolnikach oraz swoim własnym mam zaszczyt powitać wszystkie poczty sztandarowe oraz druhny i druhów strażaków z jednostek OSP przybyłych na dzisiejsze uroczystości, a w waszym i swoim imieniu znamienitych gości. Witam serdecznie wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli pana Mieczysława Łuczaka. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej panią Elżbietę Nawrocką. Komendanta Witkowskiego nie mamy. Zastępcę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zbigniewa Stasiaka. Był Wiesław w tamtym roku, teraz wyszedł. Wicedyrektora Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marka Kanickiego. Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego pana Rysia nie mamy, tak? Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP drucha Józefa Suwarę. Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP drucha Jana Dudka. Przewodniczącego Rady Powiatu pana Andrzeja Żurawia. Witamy starostę Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka. Komendanta powiatowego PSP w Wieruszowie brygadiera Waldemara Kopackiego. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie i prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP drucha Andrzeja Waligurę. Mieliśmy na uroczystości kapelana powiatowego, w tej chwili chyba nie ma kapelana już, ale mamy proboszcza Walichnów. Przewodniczącego Rady Gminy w Sokolnikach Rafała Prukopa wraz z radnymi. Zaproszonych gości w osobach Ryszard Mania, Ryszard Karbowski, Cezary Siwik, Waldemar Mielczarek, Maciej Polak z małżonką, Krzysztof Dobrzański, Marian Urbaniak z małżonką i Roman Dudek z małżonką. Delegacje ze sztandarami z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Czastar, Galewic, Białej, Naramic i Łyskorni. Siebie jako gospodarza nie będę witał już. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości i mieszkańców gminy. Dzień strażaka połączony z poświęceniem i przekazaniem samochodów dla OSP uważam za otwarty. Moi drodzy, pominęłem jeszcze pana Janusza Pietrzaka, też serdecznie witamy. Prezesa Zarządu, tak? Powiatowego. I nie powitaliśmy jeszcze orkiestry, która uświetniła naszą dzisiejszą uroczystość. Witamy serdecznie. Księże proboszczu, w imieniu strażaków OSP w Walichnowie i z OSP w Tybli
Prosimy o poświęcenie samochodów pożarniczych. Nastąpi teraz poświęcenie przekazywanych samochodów bojowych przez księdza kapela. Błogosławieństwo Boże dla tych pojazdów i tych, którzy nimi się będą posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby te samochody, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, ustrzeż Pania wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu i służyć bliźnim. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pododziałek, baczność! Proszę o odczytanie aktu przekazania samochodów wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSPRP w Wieruszowie drucha Andrzeja Waligurę. Akt przekazania samochodu. Wójt gminy Sokolniki przekazuje jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1530. Niech ten samochód służy poprawie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców gminy Sokolniki, powiatu wieruszowskiego, a w razie potrzeby także województwa i kraju. Podpisał wójt gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek. Proszę naczelników. Akt przekazania samochodu. Wójt gminy Sokolniki przekazuje jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyblach lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford. Niech ten samochód służy poprawie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców gminy Sokolniki, powiatu wieruszowskiego, a w razie potrzeby także województwa i kraju. Podpisał wójt gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek. Pododziałek, spoczni! Proszę o wystąpienie naczelników z jednostek, w których są przekazywane samochody. Tylko tym się posługuje, naczelnik tym się nie posługuje. Życzę, żeby służył, ale tylko na manewry i na wyjazdy nad paradnie, a do pożaru, żeby wyjeżdżał jak najrzadziej. Również życzę, aby służył Wam i społeczeństwu. Dziękuję. Dziękuję za przekazany samochód w imieniu całej jednostki. Będziemy się starać, aby ten samochód był zawsze mobilny, sprawny i należycie konserwowany. Również zapewniamy, że będzie służył do akcji i każdego dnia i nocy był mobilny. Nie zawiódł nigdy nas w akcji. Dziękuję. Druhowie strażacy, co prawda nie nowy, ale w pełni sprawny, prawie jak nowy, przekazujemy Wam tego Forda, niech służy społeczności, ale również on jest okolny.
Ja również życzę, że no, pomimo, że nie może, ale żeby był zawsze sprawny, gotowy do akcji ratowniczej, wspomagał oczywiście ten duży nowy. Cały pakiet. Ale służył ten samochód wam i przede wszystkim do celów prewencyjnych, a jak najrzadziej do samych szczęśliwych powrotów. Gratuluję samych szczęśliwych powrotów. Ja również. Gratuluję bardzo serdecznie. Naczelnik OSP Walisznowa, duch Andrzej Białek, przekaże samochód kierowcy OSP duchowi Andrzejowi Pieprzykowi, a naczelnik OSP Stydlak, duch Krzysztof Szmorchaj, przekaże samochód kierowcy OSP duchowi Ryszardowi Steka. A my już zrobili po swojemu. Dobra, idź mu pod rękę. Ty tak samo. Naczelnik poda rękę. Może zrobimy zdjęcie na tle samochodu. Ale powoli, powoli, powoli. Niech oni sobie ci to wszystko uruchomią. Nie wiadomo, czy to w ogóle działa, nie? No idź na to samochodu. Nastąpi teraz prezentacja przekazywanych samochodów przez kierowców OSP. Pięknych samochodów w dniu dzisiejszym, gdyby nie życzliwość osób zaangażowanych w pozyskanie tych samochodów. Z tego miejsca ja serdecznie chciałem podziękować tym, którzy przyczynili się w znacznym stopniu do pozyskania przez gminę Sokolniki nowego Mercedesa, a tym samym ułatwiliśmy przekazanie Forda z Walichnów dla Tybli. Chcieliśmy uhonorować statuetką pana Mieczysława Uczaka, w tamtym czasie posła Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o wystąpienie. Panie pośle, jeszcze wtedy. Posłem się jest do śmierci. Wszystkiego. Chcieliśmy serdecznie podziękować za pomoc w pozyskaniu tego samochodu, życzliwość, z którą spotkaliśmy się w czasie. Serdecznie dziękuję. Moi drodzy. Również gdyby nie zaangażowanie prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pana Zbyszka Stasiaka, też byśmy się dzisiaj nie spotkali. Panie Zbyszku, prosimy do nas. Prosimy jednego z głównych konstruktorów tego przedsięwzięcia, pana Andrzeja Żurawia. Nie byłoby samochodu bez zaangażowania ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki Grzegorza Miśka. Grzesiu, prosimy do nas.
Podczas załatwiania wszelkiego typu formalności zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie drucha Andrzeja Waligury. Serdecznie prosimy. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pozyskania tego samochodu, serdecznie dziękuję. Jako prezes zarządu OSP Walichnowa w imieniu naszych członków oraz członków OSP w Tybla przyczyniamy się do wcześniej wyrażanych dowodów wdzięczności instytucjom i osobom, które poczyniły starania o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes dla OSP Walichnowa i używanego w pełni sprawnego 5-letniego samochodu dla OSP w Tybla. Szczególnie pragnę podziękować Radzie Gminy Sokolniki za przekazane środki finansowe na zakup samochodu oraz panu wójtowi Sylwestrowi Skrzypkowi za wsparcie naszej jednostki przy zakupie nowego pojazdu pożarniczego. Równocześnie zapewniam państwa, że będziemy się starać, aby samochody były zawsze gotowe do akcji i dobrze służyły społeczeństwu wsi Walichnowej i Tyble oraz gminie Sokolniki i powiatu Wieruszowskiego. Pragnę wręczyć podziękowanie panu wójtowi gminy Sokolniki w imieniu społeczeństwa Walichnów i Tybli i strażaków za przekazane samochody pożarnicze. Bardzo prosimy pana wójta. Panie wójcie, w imieniu zarządu OSP Walichnowy, druhów i własnym dziękuję za wsparcie i pomoc w wielu przedsięwzięciach, a jak również za samochód ratowniczy, gaśniczy, za przekazany dla naszej jednostki. Dziękuję bardzo. Serdeczne podziękowania od zarządu OSP Tyble oraz wszystkich druhów z OSP Tyble za przekazanie tego samochodu, który w Walichnowach służył do naszej jednostki. Serdecznie dziękuję. Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nr 8 przez OP przez 2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku nadał Dudkowi Janowi, syna Antoniego, brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Podpisał minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. O wręczenie odznaczenia proszę wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Mieczysława Łuczaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Nawrocką oraz komendanta powiatowego PSP w Wieruszowie, brygadiera Waldemara Kopackiego. Po oddziałach baczność! Po oddziałach spoczni! Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Łodzi w sprawie odznaczenia numer 3/04/2015 z dnia 5 marca 2015 roku złotym medalem zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali. W oddziałach spocznij!
Druh Zbigniew Gasztych, syn Feliksa z OSP Ochędzyn. Druh Antoni Waligura, syn Edwarda z OSP Pichlice. Druh Artur Wójciak, syn Stanisława z OSP Walichnowy. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Tomasz Rosiński, OSP Pichlice. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Damian Jagieła, syn Zdzisława, OSP Ochędzyn. Druh Krzysztof Domagała, syn Wiesława, OSP Sokolniki. Druh Krystian Gasztych, syn Adama, OSP Tyble. Druh Krzysztof Dobrzański, syn Jana, OSP Walichnowy. Druhna Agnieszka Gnych, córka Antoniego, OSP Walichnowy. I druh Łukasz Domakała, syn Wiesława, OSP Sokolniki. Uchwałę podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Jan Ryś. Pod oddziałach spoczni. Tak. Życzę sukcesu w służbie. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję panie Arturze w imieniu prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa. Powodzenia na dalsze kolejne lata w służbie. Następny. Do domka Rosińskiego doszło. Srebrny jest sztandarowy, no. Dobra. Gratuluję panu złotego medalu. Dziękuję bardzo. Zdrowiu. I tak samo. Dziękuję za powodzenia. To jest jaki? Proszę za zarządnictwa. Gratuluję. Życzę dalszych sukcesów na mnie dalej. Gratuluję serdecznie. Mam jeszcze satysfakcję w tej służbie. Natomiast gratuluję złotego medalu. Agnieszka, głowę do góry, to zdjęcia. O. To jest problem, przepinanie z piżamą. Jeszcze do sztandarowego i czekam. Bez strachu podróżować w imieniu prezydium zarządu wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnej. Odznaczeni druhowie, do szyku, stąd! Chwala ojczyzny. Chwala ojczyzny. Dziękuję bardzo. Do oddziału powiatowego ZOSP w Wieruszowie z dnia 7 kwietnia 2015 roku odznaką wzorowy strażak odznaczeni zostali. W pododdziałach spoczni! Druh Wojciech Fryziel, syn Józefa OSP Ohendzyn. Druh Wiesław Kowalczyk, syn Zygmunta OSP Pichlice. Druh Kamil Lerka, syn Grzegorza OSP Sokolniki. Druh Krzysztof Szmochrchaj, syn Zenona OSP Tyble. Druh Paweł Bacmaga, syn Andrzeja OSP Walichnowy oraz druh Piotr Mrugała, syn Waldemara OSP Walichnowy. Uchwałę podpisał prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, druh Janusz Pieczak. Pod oddziałach spoczni. Wyróżnieni druhowie, przed front szyku, wystąp! W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wieruszowie odznaczam drucha odznaką strażak wzorowy. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Jest mi niezmiernie miło odznaczyć drucha odznaką strażak wzorowy w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wieruszowie. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Wieruszowie odznaczam drucha odznaką strażak wzorowy. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Jest mi niezmiernie miło w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego odznaczyć drucha odznaką strażak wzorowy. Gratuluję. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Sokolnikach z dnia 7 kwietnia 2015 roku. Odznaką wysługa lat odznaczeni zostali druhowie z OSP Sokolniki. Walichnowy 60-lecia, druh Kazimierz Matczak, druh Kazimierz Żurab. 55-lecia, druh Stanisław Wójciak, druh Stanisław Wójciak. 50-lecia, druh Andrzej Białek, druh Michał Ligenza. Podpisał. Pod oddziałach baczność! Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, druh Andrzej Waligura. Pod oddziałach spoczni! Wyróżnieni druhowie, przed front szyku, wystąp! O wręczenie odznaczeń odznakami za wysługę lat proszę prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sokolnikach, drucha Andrzeja Waligurę. W asyście wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sokolnikach, drucha Andrzeja Korpety oraz wójta gminy Sokolniki, Sylwestra Skrzypka. Panie Kaziu, tutaj. Tu. Chodźcie, tam z przodu, tam to sobie, kostacie. Tu. No tak tam, daleko, tam. Tam. Pierwsze miejsce macie, tak? Cięższe. Dobra, już. Ale to mi zakręca. Stanisława. Dostarczę do ale chcę sam.
Oznaczenie drogowe do szyku. Rządu oddziału gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Sokolnikach z dnia 7 kwietnia 2015 roku o nadaniu wyróżnienia zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej gminy Sokolniki. Wyróżnieni zostali druh Andrzej Białek, OSP Walichnowy, druh Andrzej Korpeta, OSP Sokolniki, druh Grzegorz Misiek, OSP Walichnowy, druh Kazimierz Strzelczyk, OSP Sokolniki, druh Jan Dudek, OSP Walichnowy, druh Leszek Pindor, OSP Tyble, druh Sylwester Skrzypek, OSP Sokolniki, druh Stanisław Lasota, OSP Pichlice, druh Zbigniew Karczyński, OSP Ochęcyn. Podpisał prezes zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP, druh Andrzej Waligura. Wymienieni druhowie, przed front, szyku, do oznaczeń, do wyróżnień, wystąp! O wręczenie statuetek proszę prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Sokolnikach, drucha Andrzeja Waligurę, w asyście wiceprezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Sokolnikach, drucha Andrzeja Korpety oraz wójta gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, druhny i druhowie strażacy. Wykorzystamy przekazane samochody do niesienia pomocy w chwilach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz wszystkich oczekujących ratunku. Dziękuję społeczeństwu Walichnowy za wielokrotne wspieranie naszej jednostki, za zakup kalendarzy dostarczanych społecznie do Państwa domu przez naszych druhów strażaków. Wszystkie te środki wykorzystujemy na bieżącą działalność jednostki. Pragnę podziękować także za wieloletnią współpracę i wsparcie właścicielom drukarni Poligrafia Polak w Wieluniu, Państwu Aninie i Maciejowi Polak oraz właścicielom firmy Oskart z Wielunia, Państwu Gąsior. Szczególne podziękowania należą się rodzinom naszych druhom za zrozumiałość i wsparcie ich w służbie na rzecz OSP Walichnowy. Zarząd OSP Walichnowa podczas dzisiejszych gminnych obchodów Dnia Strażaka, połączony z uroczystością przekazaniem samochodu bojowego dla OSP Walichnowy, pragnie wręczyć podziękowania za pomoc i wsparcie i za angażowanie wielu przeciwzięcia oraz za wysługę 60, 55 i 50 lat dla dobra rozwoju na rzecz OSP Walichnowy. Fundatorom i druhom strażakom, przewodniczącemu Rady Powiatu Wieruszowskiego, panu Andrzejowi Żurawiowi. Zastępca komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, młodszy brygadier Grzegorz Misiek. Wiceprezesowi zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie, prezes zarządu oddziału gminnego w Sokolnika, druh Andrzej Waligura. Druh Kazimierz Matczak. Druh Kazimierz Żuraw. Komendant zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Sokolnikach, naczelnik OSP Walichnowak, druh Andrzej Białek.
druk Stanisław Wójciak, Kąty Walichnowskie. Druk Stanisław Wójciak, Walichnowy. Druk Michał Ligenza. Podpisy złożyli prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Jaruszowie Janusz Pieczak, wójt gminy Sokolniki Sylwester Skrzypek, fundator, prezes zarządu OSP Walichnowa, członek zarządu gminnego Jan Dudek. Dziękuję. Wyróżnieni druhowie, przed front szyku wystąp. Podziękowania wręczą prezes OSP w Walichnowach, druh Jan Dudek oraz prezes zarządu działu powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie, Janusz Pietrzak, wraz z wójtem gminy Sokolniki Sylwestrem Skrzypkiem. No robią zdjęcia. Tyle dzisiaj jest prasy, media, że zdjęcia będą. W imieniu zarządu OSP Walichnowej i własnym i społeczeństwa Walichnów dziękuję za pomoc i wsparcie oraz pozyskanie nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Walichnowa i społeczeństwa. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Gratuluję. Panie Andrzeju, dziękujemy za wszystko. Dziękuję bardzo. Dobrze. W imieniu zarządu OSP Walichnowy, druhów strażaków i własnym dziękuję za wieloletnią współpracę, za duże zaangażowanie na rzecz OSP Walichnowej i oraz za wysługę 50 lat w komendancie. Dziękuję bardzo. W imieniu zarządu OSP Walichnowej i własnym dziękujemy za duże zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz OSP Walichnowej oraz za duży udział w pracach społecznych. Bardzo proszę. Panie Sawuciak, no, w imieniu zarządu OSP Walichnowej i druhów i własnym dziękuję druhowi za duże zaangażowanie społeczne od wielu lat oraz za wysługę 55 lat. Dziękuję i gratuluję. Bardzo ładnie. Dziękuję za duże zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz OSP Walichnowy oraz za wysługę 55 lat. Dziękuję i gratuluję. W imieniu zarządu OSP Walichnowy i drugą strażaków i własnych dziękuję za bardzo duże zaangażowanie wielu przedsięwzięcia dla dobra rozwoju jednostki OSP Walichnowy oraz o pozyskanie nowego samochodu, który dołożył dużo starań. Dziękuję i gratuluję. Druhu prezesie za duży wkład i pracę. Dziękuję w imieniu społeczeństwa i druhów strażaków za duże zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz OSP Walichnowy i w terenie gminy Sokolniki, jak również starania o samochód dla jednostek. Dziękuję bardzo i gratuluję. No i gratulujemy. W imieniu zarządu OSP Walichnowy, druhów i własnym dziękuję panu za duży wkład pracy społeczny dla dobra rozwoju. I również pan prowadzi kronikę od wielu, wielu lat OSP Walichnowy, jak również kronikę parafialną. Dziękujemy bardzo za duży udział i wkład, jak również za 60-lecie prac społecznych dla dobra społeczeństwa i jednostki OSP Walichnowa oraz za wysługę 60 lat. Dziękuję bardzo. Druhu Kazimierzu Marczaku, w imieniu zarządu OSP Walichnowy i druhów strażaków i własnym dziękuję za duży
wkład pracy oraz za wysługę 60 lat w OSP Walich Nowych. Gratuluję i życzę... Poczty sztandarowe, panie pośle 5., 6. i 7. kadencji, prezesie Najwyższej Izby Kontroli, panowie prezesi Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich szczebli, panie starosto, panie wójcie, koledzy samorządowcy, czcigodni księże proboszczu, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, drogie druhny i duchowie strażacy, jedną druhnę widziałam, więc mogę tak się zwrócić, mieszkańcy Walichnów, Sokolnik, zaproszeni goście. Dzisiejsza uroczystość to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności Walichnów, Sokolnik i powiatu wieruszowskiego. Nowy samochód bojowy Mercedes, jak i ten starszy troszeczkę Ford na pewno zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy i całego powiatu, a także zawsze te samochody, mam nadzieję, będą gotowe i sprawne do wyjazdów ratowniczych. Ku zaskoczeniu niektórych nie będę wygłaszać przemówienia i narażać was na długie stanie, gdyż jest tylu wspaniałych mówców, którzy chcieliby zabrać głos. Ponadto pan starosta Szymanek też bardzo się spieszy i już mnie tutaj prosił, żeby skrócić jak najbardziej. A ja jestem, tym bardziej, że ja jestem wciąż ta sama Elżbieta Nawrocka, tylko w nowej, już poważniejszej roli, roli posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki przejęciu mandatu przez byłego posła Mieczysława Łuczaka. Dziękuję serdecznie, panie pośle, za możliwość współpracy do tej pory i mam nadzieję, że będę realizować kolejno przez następne lata te zadania, które pan tutaj realizował. I jak wynika, w Walichnowach dużo do zrobienia nie będzie i troszeczkę mnie to martwi, ale mam nadzieję, że inne jednostki również do mnie dotrą. Za pośrednictwem listu, który już przekazałam wcześniej na ręce prezesa Andrzeja Waligury, chciałam życzyć wszystkim druhom, strażakom satysfakcji z tej pięknej umiejętności dawania i służenia innym. Życzę wytrwałości, odwagi, które są niezbędne podczas akcji wymagających i trafnych, szybkich decyzji, które są nierozłączną częścią waszego strażackiego życia. Niech pełniona służba przynosi społeczną wdzięczność, na którą w pełni zasługujecie. Serdeczne życzenia pełnej pomyślności kieruję także do rodzin strażaków, do przyjaciół, sympatyków pożarnictwa. Gratuluję również odznaczonym. Niech święty Florian, wasz patron, wspiera was, dodaje sił w służbie naszej ojczyźnie. Pozwolę sobie również wręczyć pamiątkową tabliczkę na ręce prezesa OSP w Walichnowach Jana Dudka. Z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz przekazania wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach składam serdeczne gratulacje wraz z wyrazami najwyższego uznania za służbę straży i na straży ludzkiego życia i mienia. Niech działalność Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek dostarcza nam wiele radości i należnego szacunku, wzorowo wypełnianych obowiązków społecznych i służbowych. Wszystkiego najlepszego, panie. Dziękuję. Jest mi niezmiernie miło przekazać panu. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo, pani poseł. Głos zabierze prezes NIK Mieczysław Łuczak. Prawie że nie. Druhny i druhowie, koleżanko poseł, jeremny księże, kolego starosto, szanowni państwo, dziś taki dzień szczególny, bo przeddzień święta 3 maja, 1 maja i tego naszego strażackiego 4 maja. I to okazja przekazania tych samochodów. Ja dziś nie będę mówił zbyt długo, bo wiem jak tam się stoi, bo kiedyś tam stałem po tamtej stronie. I kiedy taki jak ja przemawiał, mówię, kiedy on skończy. Dlatego zaraz będę kończył. Ja wam powiem tylko tyle. Ja chciałbym wam pogratulować gospodarzy, bo nie sposób jest nie powiedzieć, gdyby nie ci, którzy oprócz Zbyszka Stasiaka i mnie, gdzieś wymienionych jako tych, którzy pomagali, wspomagali zakupy tych samochodów, to powiem, ci pozostali, gdyby nie chodzili, to by nie wychodzili tego samochodu.
ale byli konsekwentni i uparci w swoim działaniu. Zrobili wszystko, żeby te samochody były i są. I największe podziękowania należą się wójtowi gminy i przewodniczącemu Rady Powiatu. Andrzejowi Żurawiowi i Sylwkowi Skrzypkowi. I za to im podziękujcie. Bo myśmy tylko pomagali, a oni zabiegali o to, żeby te samochody były. Ale te samochody mają służyć przede wszystkim społeczeństwu i one będą służyły. I tyle o samochodach. A z okazji tych świąt, które nadchodzą, szczególnie 3 maja, Konstytucji 3 maja, chcę powiedzieć tylko w 3 zdaniach. Szanujcie ten swoisty katechizm, który zobowiązuje każdego z Polaków do służenia ojczyźnie. Nie sztuka korzystać z przywilei, ale sztuką jest wypełniać obowiązki wobec ojczyzny. Ale wy te obowiązki wypełniacie. A 4 maja mamy nasze święto, bo ja się czuję, choć musiałem zrezygnować z wielu funkcji, ale zwykłym strażakiem jestem. Czuję się jednym z was. I się cieszę, że moi pobratyńcy, moi druhowie w rankingu poparcia społecznego są na 1 miejscu. Że ludzie nam, a szczególnie wam, ufają. Przyjmijcie z okazji tych 2 świąt i z okazji dzisiejszego święta, bo dzisiaj jest szczególne święto gminy Sokolniki i powiatu wieruszowskiego. A za waszym pośrednictwem dla waszych najbliższych życzenia wszelkiej pomyślności. Wszystkiego, co dobre i piękne na każdy dzień. Samych szczęśliwych powrotów i opieki świętego Floriana. Szczęść Boże. Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pana Zbigniewa Stasiaka. Koleżanko posłanko, kolego prezesie, trudno jest bardzo występować po moim prezesie, dzisiaj wiceprezesie Najwyższej Izby Kontroli, bo myślę, że wszystko praktycznie zostało w tych kilku słowach, które skierował do was druhowie, powiedziane. Chciałem więc tylko w imieniu instytucji, którą reprezentuję, bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na waszą uroczystość. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, że jestem i mogę być tutaj z wami, że zostałem w taki szczególny sposób uhonorowany. Traktuję to, tak jak powiedziałem, jako wyróżnienie nie dla mnie, ale dla instytucji, którą mam przyjemność reprezentować. Rozmawialiśmy tutaj z kolegami w kuluarach, że stało się tradycją, że praktycznie co pół roku spotykamy się na terenie gminy Sokolniki po to, aby odebrać jakiś samochód strażacki i przekazać go wam do użytkowania. Ja myślę, że jeżeli w następnym roku brakłoby takiej okazji, to myślę, moglibyśmy pomyśleć ewentualnie o nadaniu imienia tym samochodom. Czyli dzisiaj mamy urodziny, za rok możemy zrobić chrzciny. I to, co powiedział prezes Mieczysław Łuczak, jest całkowitą prawdą. I myślę, że jeżeli mielibyśmy jakieś imiona typować dla tych samochodów, to chrzestną pewnie zostałaby koleżanka Ela. Natomiast chrzestnych mielibyśmy 3. Prezesa Mieczysława, kolegę Andrzeja Żurawia i kolegę Sylwka, bo rzeczywiście ja wiem to najlepiej, bardzo mocno zaangażowali się w to, aby pieniądze zorganizować i aby te samochody mogły dzisiaj do was, a tym samym do społeczności gminy Sokolniki trafić. W dniu czy w przededniu waszego święta również składam wam i waszym rodzinom najlepsze i serdeczne życzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu starostę wieruszowskiego, pana Andrzeja Szymanka, przewodniczącego Rady Powiatu, pana Andrzeja Żurawia oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, pana Józefa Suwary. 3 tenory. Znakomici goście, koleżanko posłanko, kolego prezesie Najwyższej Izby Kontroli, kolego wiceprezesie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, koledzy samorządowcy, czcigodny księże proboszczu, poczty sztandarowe, druhny i druhowie strażacy, szanowni państwo, serdecznie dziękujemy, że mieliśmy możliwość
mamy możliwość uczestniczenia na wasze zaproszenie w dzisiejszej uroczystości. Co prawda Andrzej Żuraw jest tutaj waszym rodakiem i też współgospodarzem, ale my już tutaj jako samorządowcy powiatowi jesteśmy też waszymi gośćmi, za to serdecznie dziękujemy. Ponieważ było wymieniony szereg świąt tych majowych, to chcę jeszcze powiedzieć, że jest jedno święto, jeszcze 2 maja, to jest święto flagi narodowej, właśnie tak myślałem.